Powracamy do Planicy. Przed nami finałowa seria ostatniego drużynowego konkursu Pucharu Świata, kolejnego etapu cyklu Planica 7, no i kolejnego etapu w walce o kryształową kulę i małą kryształową kulę, czyli Pucharu Świata w lotach narciarskich. Po pierwszej serii Słowenia przed Norwegią, Austrią i Polską. My tracimy do Austrii 3,8 punktu Słowenii, a Słowenia nad Norwegią ma 15,5 punktu przewagi. Zawodnicy w drugiej serii będą skakać w kolejności odwróconej do miejsc zajmowanych przez dane reprezentacje, więc pierwszy na belce startowej siada w tej sytuacji Gregor de Schwanden. Szwajcarzy po pierwszej serii bowiem na miejscu 8 ze stratą kilku punktów do Finów, no ale tutaj ta walka może być interesująca. Zobaczymy, jak to będzie przebiegało w tej części rywalizacji. Gregor de Schwanden w pierwszym skoku miał 193 metry, ale wówczas zawodnicy skakali z belki ustawionej 2 stopnie niżej. Teraz ta belka powędrowała do góry. Co więcej, mocniejszy wiatr pod narty będzie miał Gregor niż w pierwszej próbie. Stąd lądowanie wyraźnie za 210 metrem. 214 zmierzono de Schwandenowi, 0,8 metra na sekundę wiatru pod narty, no więc z tego tytułu kilkanaście punktów będzie odjętych, ale przyzwoite noty, no więc ten początek drugiej serii w wykonaniu Szwajcarów całkiem przyzwoity. Ale rzeczywiście na razie ten wiatr jednokierunkowy, jeśli tak można powiedzieć, wieje raczej z dołu skoczni pod narty zawodników. Nie jest zbyt mocny, choć momentami przekracza 1,5 metra na sekundę, ale w takich warunkach ci, którzy potrafią latać, z pewnością będą w stanie, jeśli to się utrzyma, sytuację wykorzystać. Antti Aalto teraz, reprezentant Finlandii. No pierwszy skok nieudany, to było zaledwie 178,5 metra, to była najniższa nota w tej grupie. Teraz szansa na lepszy wynik, bez wątpienia. Będzie ten lepszy wynik, to jest też lądowanie za 210 metrem, 214,5 uzyskuje w tej drugiej próbie 26-letni skoczek z Finlandii. Oceny 17,5-18 punktów, dużo wyższe niż za ten pierwszy skok, bo wtedy nie dostał nawet 50 punktów za styl, za to dwa razy więcej odjętych punktów za wiatr, bo teraz 0,8 metra na sekundę z dołu skoczni sędziowie odejmą 11,5 punktu. A więc różnica między Szwajcarami i Finami ciągle będzie nieznaczna, na korzyść Finów o 7 punktów, 6,9. Yuki Asato na belce startowej. Dobry występ Japończyka w pierwszej serii, 213,5 metra i nota powyżej 180 punktów. No ale słabsze występy jego kolegów, Keiichi Sato zwłaszcza, sprawiły, że no, Japończycy dopiero na 6 miejscu. Teraz też pięknie daleko na rozmiarze skoczni wylądował reprezentant Japonii. No, wiatr nie dużo mocniejszy niż ten, który notowano chociażby podczas skoku Szwajcara. 12,8 punktu będzie odjęte z tego tytułu, a odległość to 237,5. O metr bliżej niż jego rekord życiowy tutaj z letalnicy z tego sezonu. Ale świetny występ, bardzo. No pierwszy skok też dobry. 213,5 było, teraz 237,5 przy mocniejszym wietrze oczywiście i dłuższym najeździe na próg. Tak, dobre noty, 18,5 od dwóch sędziów, 1,19 wliczana nie będzie, no ale to jest dobry rezultat Japończyka w tej serii. 207 punktów zdobywa, świetny wynik. Markus Eisenbichler, kolejny na belce startowej, no reprezentant Niemiec, no ten weekend ma bardzo nieudany tutaj w Planicy, no bo przecież wczoraj 34 miejsce, więc nie było go w serii finałowej, dzisiaj w pierwszej serii 196 metrów, to był 6 wynik w tej grupie. Teraz dużo lepiej, prawie 220 metrów uzyskuje Markus Eisenbichler. O, poprawa wyraźna. 218,5, oczywiście też wyższe noty za styl, 4,18, 1,17,5, no a wiatr 0,7 metra na sekundę. Wyraźna poprawa w stosunku do pierwszej serii, ale jak porównamy to z kolei z wynikiem Japończyka, to jest dużo słabsze. To jest słabszy rezultat. W przeliczeniu na punkty po tej grupie Japonia
odrabia do Niemców tych punktów około 20, nawet nieco ponad 20. Niemcy wprawdzie przed Japończykami, no ale to jest przewaga niespełna 18-punktowa. Nie jest zadowolony Markus do końca z dzisiejszego występu, no ale zostawmy go z jego myślami i popatrzmy na to, jak zaprezentuje się w tej serii Piotr Żyła. Piotrek czeka na sygnał do startu. Był trzeci w swojej grupie w pierwszej części konkursu. Lepsze noty mieli Mariusz Lindwik i Żyga Jelar. No a teraz czekamy na to, żeby przynajmniej równie dobrze, przynajmniej równie skutecznie Piotr się zaprezentował, a może dołożył jeszcze coś, skoro da się tutaj lądować koło 240 metra, no to czemu nie spróbować? Trochę wiatr za mocny? Nie no, chyba nie przekracza dopuszczalnych wartości, w każdym razie nie ma takiego sygnału na monitorze pokazującym tę siłę wiatru. Nie bardzo rozumiem, dlaczego nie może usiąść na belce startowej, nie może skakać, bo żadnych przeciwwskazań wiecznych nie było. Tak jest. No ale już szczęśliwie usiadł, już zapaliło się zielone światło, już Piotr rusza. Do objęcia prowadzenia odległość jest potrzebna mizerna, ale nam chodzi o to, żeby gonić Norwegów, gonić Austriaków, lecieć jak najdalej, lecieć za 230 metr. I tak Piotr robi. Powyżej 230. Dobre lądowanie. Będą, przypuszczam, wyższe noty niż w pierwszej serii. 232,5. Jest planica. Planica zagrana dla Piotra. Są oceny 18,5 i 19 nawet i 12 punktów odjętych za wiatr. Znowu świdrował trochę po wyjściu z progu. Znowu przekrzywiony, tylko że no, jak na manierę lotu Piotra, to i tak można powiedzieć, że te usterki uchybienia, jeśli chodzi o technikę, były niewielkie. Brawa od Kuby Wolnego, uśmiechniętego szeroko, bo to był dobry występ Piotra. Brawo. Nota też powyżej 200 punktów. No właśnie, o ile wyższa ta nota, o 14 punktów wyższa niż za pierwszy skok Polaka. Brawo. Brawo dla Piotra Żyły. No a teraz najgroźniejszy rywal, czyli reprezentant Austrii. Z Austriakami toczymy bój o trzecie miejsce na podium dzisiejszego konkursu. Hajbek w pierwszej serii miał odrobinę słabszy skok od Piotrka. Skacze podobnie jak nasz zawodnik. No więc ciągle Polacy i Austriacy będą blisko siebie. Wprawdzie ma podobne warunki wieczne, troszeczkę słabszy wiatr pod narty, zatem nieco mniej odjętych punktów, ale dostał niższe noty niż Piotr, a uzyskał odległość 231,5 metra. To zobaczymy, jaka łączna nota. 203,1 podobna. No tak, 4,4 troszkę odskoczyli punktu mają Austriacy nad Polską. No ale to jest tak na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć. Cały czas na styku, cały czas bardzo blisko Austria-Polska. Niemcy tracą do Polaków blisko 80 punktów. No i teraz Mariusz Lindwik. Fenomenalny lot w pierwszej serii, 240 metrów. Najwyższa indywidualna nota w tej części konkursu, 216 punktów. No, gdyby to poprawił, gdyby powtórzył taki rezultat, no to byłoby znakomicie dla Norwegów. Ale czy się uda? No nie tak długo, a może? Chyba nawet dalej. Nawet może dalej, za 240 metrem. To będzie odległość podobna do tej, jaką uzyskał Sato. 241,5, ale przy lepszych notach są 3,19, 2,19,5, tylko 8,5 punktu odjęte. To jest o pół metra gorzej od rekordu życiowego. No więc właśnie, fenomenalny lot Lindwika, fenomenalny występ jego dzisiaj w drużynie. No bo ta nota też będzie jeszcze wyższa niż za pierwszy skok, 218,8. No niesamowite, znakomite występy Mariusza Lindwika rzeczywiście. 40 punktów przewagi nad Austrią, 44,5 nad Polską. No więc Norwegowie umacniają się na razie na drugim miejscu. Czy będzie pierwsze dla Słoweńców, to zależy od Żygi Jelara. No właśnie, triumfator wczorajszego konkursu. Ale w Planica 7 stracił prowadzenie po pierwszym skoku, który miał dużo niższą notę od Mariusza Lindwika. Żyga Jelar.
ten drugi skok też świetny, bliższy niż Norwega przed momentem. No ale zobaczymy te wszystkie składowe, które pozwolą nam ocenić końcową notę dla 24-letniego Słoweńca. 227 metrów odległością przegrywa bardzo wyraźnie z Norwegiem. Będzie miał też niższe noty, choć wysokie. 4,18,5, 1,19, a za wiatr odjęte 9,9 punktu. No to sporo Norwegowie do Słowenii odrobią. No, pytanie, czy nie odrobią nawet tyle, żeby wyjść na prowadzenie. Nawet no tyle odrobili, tak jest. 5,2 punktu przewagi. Wprawdzie w pierwszej serii ta przewaga Norwegów po pierwszym skoku Lindvika to było 20 punktów, a nie 5, tak jak teraz. Niemniej pozostali członkowie ekipy słoweńskiej muszą się tutaj zmobilizować. No, Žiga, no, mam wrażenie, że w tej pierwszej grupie troszkę taki usztywniony skakał i w tej serii, i w poprzedniej. Wczoraj więcej było luzu, takiego, nie wiem, flow lepszego, które pozwalało mu lądować przed konkurentami. No tak czy inaczej, jednak Słoweńcy w dobrej pozycji wyjściowej. 5 punktów tylko straty. Przewaga nad Austrią, 30 kilka oczek. Polacy do Austriaków tracą 4 punkty. No i wierzymy głęboko, że będą w stanie te punkty odrobić. Fantastyczne dzisiaj występy mistrza olimpijskiego i mistrza świata w lotach Mariusza Lindvika. Rewelacyjnie się dziś prezentuje Norweg i w pierwszej, i w drugiej serii. Świetne odległości, bardzo ładny styl. No, wszystko, co daje najwyższe noty. Tak jest, wskakał się w te planice ewidentnie. Przypominali wielokrotnie koledzy w studiu sytuację związaną z tym, że on poprzednio odpuścił sobie finał, nie chciał tutaj latać, miał, no, nie miał takiej pewności, że to będzie bezpieczne, że to będą dobre loty. No, w tym roku został mistrzem świata w lotach i wygląda na to, że letalnica jest obiektem, który mu sprzyja. O, może być Vikersund, może być letalnica. Tak. Nie robi to nie robi większej różnicy. Większej różnicy znakomitemu norweskiemu skoczkowi. Pierwsza grupa startowała z 13 belki startowej. Na razie nie mamy żadnej informacji o zmianie rozbiegu. Jak wygląda sytuacja z wiatrem? No, sytuacja z wiatrem troszeczkę się zmienia, bo do tej pory właściwie dla pierwszej grupy było cały czas pod narty, a teraz zaczyna nieco powiewać z boku przy niewielkich prędkościach, tak niespełna metr na sekundę. Ale wygląda na to, że wysokość tego rozbiegu chyba nie uległa zmianie. Nie, pozostało na 13 belce startowej i z niej rusza Kilian Payer, reprezentant Szwajcarii. No, bez formy tutaj w planicy, o czym świadczyły kwalifikacje, których nie przeszedł, i pierwsza seria, w której miał 178 metrów. O, teraz jeszcze gorzej. Będzie musiał jeszcze jutro skakać, bo jest w 30 klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale widać, że on już zdaje się nie ma w ogóle ochoty na to, aby próbować swych sił. Mocno zmęczony wydaje się być 26-letni Szwajcar. No jeżeli odpuści, no to być może da szansę komuś kolejnemu z listy Pucharu Świata. Nie będzie jedynym zawodnikiem z tej czołowej 30, którego tu zabraknie, no bo Tande Johansson to też skoczkowie, których tu nie oglądamy na starcie. Kilian 167,5 metra, no nie do końca to udane. Simon się zastanawia, no jak to tak, kolego. No właśnie. Też Fanden wyraźnie się poprawił, no a Kilian niestety. Kilian niestety nie. Etu Nousiainen. W pierwszej serii 213. Ciut krótszy rozbieg, warunki w powietrzu podobne. No, to skoro teraz z dłuższego, no to huknął za 220. Życiówka Etu to było 223. No to troszeczkę zabrakło, ale 220 to też nie jest skok, który może go martwić w jakikolwiek sposób. Zwłaszcza, że ten wiatr zelżał. W momencie, kiedy przymierzał się do skoku, to sygnalizowano około pół metra, ponad pół metra na sekundę wiatru pod narty, a wyszło na to, że niespełna 0,4 zmierzono, więc odjęte tylko 5 punktów i 0,3. No i dobra nota. Powyżej 190 punktów za ten skok. Keiichi Sato.
Keiichi Sato teraz. No, pierwszy występ Japończyka słabiutki, 182,5 metra, bardzo nisko oceniony. No, wtedy miał niezły w sumie wiatr pod narty, 60 metra na sekundę. Teraz dłuższy najazd na próg, może to Japończykowi pomoże. Oj, chyba jednak nie. Choć wynik lepszy, wyraźnie lepszy od tego z pierwszej serii. Wiatr nie był zbyt mocny w porównaniu do pierwszej serii, nawet słabszy pod narty, bo będzie miał odjęte tylko 4,8, a w pierwszym skoku miał 8,8 punktów odjęte, a odległość dużo lepsza, 196 metrów. No ja porównuję do jego pierwszego skoku, bo oczywiście wynik poniżej 200 metrów to jest słaby występ, tak to obiektywnie trzeba ocenić, ale trzeba też zauważyć poprawę w stosunku do pierwszej serii. Japończycy już z wynikiem powyżej 1000 punktów po 6 skokach, no ale na prowadzeniu rzecz jasna Norwegowie. No, na razie jednak skaczą Niemcy. Konstantin Schmidt, który w pierwszej serii no, zdecydowanie poniżej swoich możliwości, 186 metrów, to było aż dziwne, że tak szybko wylądował reprezentant Niemiec. No teraz wychodzi na to, że to po prostu słabsza dyspozycja, to po prostu, nie wiem, słabszy dzień, czy tak, słabszy weekend Konstantina. Jego i Eisenbichlera, no bez wątpienia. Markus II ten skok miał jeszcze jak cię mogę, no 220 metrów ponad. Tutaj 199,5. To byłby skok na rekord świata, ale 40 lat temu. Konstantin Schmidt oceniony na 17,5. Znowu nie za mocny wiatr, bo 3,7 odjęte z tego tytułu, no więc nie miał dzisiaj młody Niemiec szczęścia do warunków nadzwyczajnego, ale no, też nie bardzo umiał wykorzystać nawet to, w jakich warunkach mu przyszło występować. Dawid Kubacki, 218,5 metra, pierwsza odległość, to była druga nota w tej grupie, niższa tylko od Pero Preuca, no ale potrzebne jest ładniejsze lądowanie, wyższe noty za styl, Dawid Kubacki. Teraz, jak sądzę, bardzo podobna odległość, ale powinny być wyższe oceny. Odległość taka sama, 218,5 metra, za to warunki wieczne dużo słabsze, bo niespełna 0,2 metra na sekundę wiatru z dołu skoczni, więc ubytek tylko 2,4 punktu, a oceny 18,5 od dwóch sędziów, 3,18, no, czyli kilka punktów wyższa nota, za to, no, jak się wydaje, ładne lądowanie Dawida. 184 pewnie będzie ta nota za ten skok, gdzieś 194. No to właśnie. Prawie dobry 20 wynik. Punktów wyższa niż... Dobry wynik, tak. No, bardzo dobry wynik Dawida, no więc może być zadowolony z tego występu. Dwa równe skoki po 218,5 idealnie wyszło. No i tutaj pytanie, czy Daniel Czofenik, ten młody Austriak, dźwignie zadanie, czy wytrzyma presję? Sprawia wrażenie chłopaka, który cieszy się tymi lotami, więc jakoś tak specjalnie do głowy nie bierze, że tutaj może przesądzić o miejscu na podium dla swojej reprezentacji. No i z takim optymistycznym nastawieniem uzyskuje dobry rezultat. 220,5 metra Czofeniga, a więc dalej od Dawida, przy słabszym wietrze pod narty i przy ciut wyższych notach, bo 3 razy 18,5, a nie 2 razy 18,5, jak większą w przypadku Polaka. Przewagi. No więc to będzie przewaga około 8 punktów już teraz. Coś koło tego. O, brawa dla Czofenika. Bardzo dobre dwa loty. 211, 220,5, wysokie noty. I oczywiście Austriacy, jak mówisz, 8,3 punktu. Wyższą notę mają po dwóch grupach od Polaków. A teraz w drużynie norweskiej Bendik Jakobsen Hegli. No, pierwszy raz oczywiście w reprezentacji swego kraju w konkursie drużynowym w Pucharze Świata, po tym jak świetnie skakał w Oberstdorfie. Pierwszy jego występ też dobry, 214 metrów, wtedy z 12 belki startowej. Ale najpierw Pero. A czemu nie było Hegliego? No bo Norwegowie prowadzą. A, no tak. Mają te 5 punktów przewagi teraz. Mieli, być może. Być może mieli.
Chociaż. Nisko, tak. Przysiadł bardzo. Wylądował Pero na pewno w gorszym stylu niż to było w pierwszym skoku. Odległość o 10 metrów lepsza niż w pierwszej serii, bo 236 metrów, ale noty dużo, dużo niższe. 16, 16,5, 1,17. No ale warunki wieczne, podobne jak przed momentem u wskoczas lotu Dawida czy Trzofeniga, czyli niespełna 0,2 metra na sekundę wiatru pod nart. A wylądował jednak kilkanaście metrów dalej Pero Preutz. Nawet jeśli za styl otrzyma 48,5, bo taki będzie pewnie wynik punktowy dla niego, no to wystarcza właśnie, żeby unieść ręce do góry i cieszyć się z objęcia prowadzenia. Czeka Žiga Jelariusz i są Słoweńcy oczywiście na czele, nad Austriakami 47,2, więc troszkę dodali. Pytanie, jak Hegli tutaj się spisze? No on doświadczenia, jeśli chodzi o konkursy drużynowe, właściwie nie ma żadnego w Pucharze Świata. No a rzucony został na dość głęboką wodę. No ale pierwszy skok miał świetnie. Pierwszy skok miał świetnie. Przegrał wprawdzie z Preutzem dość wyraźnie w tamtej grupie, bo 20 punktów ponad, no, ale teraz... Uj, metrów brakuje, nie było wiatru pod narty tak mocnego. Tak troszkę, nie wiem, pasywnie mam wrażenie się prezentował w locie. 208 metrów, no więc jak porównujemy metry, to w ogóle przepaść. Oczywiście wyższe noty, ale nie jakieś dużo wyższe, dlatego że no, sędziowie wyszli pewnie z założenia, że nie wykorzystał optymalnie warunków panujących w powietrzu. O, warunki się zmieniają, bo zmierzono mu 0,1 metra na sekundę pod narty, ale teraz wiatr jest boczny i bardziej wiejący w plecy zawodnika. W związku z tym jury decyduje o podniesieniu rozbiegu dla kolejnej grupy. No ale Hegli jeszcze skakał z tego rozbiegu. No, oczywiście tak. Norwegowie będą na miejscu drugim teraz za Słoweńcami, ale to jest strata 25 punktów ponad. Tak. A Austriacy? Austriacy 22 do nich tracą. Bo jak Granner znowu odpali tutaj jakiś lot, nie wiadomo gdzie daleko, to ciężko będzie tych Skandynawów dopaść. No ale Słowenia już właściwie w połowie tej finałowej rundy ma, jak widzimy, 25 punktów przewagi. Skoki Dimiego Zajca, Andrzeja Niszka. Ciężko tam liczyć na jakąś skuchę, szczerze mówiąc. Ale przecież po to przyszli ci kibice tutaj, te tysiące fanów, żeby oglądać dzisiaj zwycięstwo swoich, no a nie tak? Cieszyć się z wygranej Norwegów. Norwegowie mają Holmenkollen, a Słoweńcy mają Planicę. A my w Brydżu Sportowym mamy sukces. No, byłaby jeszcze wyższa przewaga Słoweńców. Ale Igę Świątek na pierwszym miejscu rankingu. Oczywiście. Byłaby jeszcze wyższa przewaga Słoweńców, gdyby Pero nie miał tych problemów przy lądowaniu, no bo tam jednak myślę, że 6 punktów stracił. Uciekło, tak, ale no już chyba po prostu wychodził z założenia. Dobra, lecimy. Lecimy dalej do końca. Skoro nie było podpórki, nie było upadku, to znaczy, że wszystko dobrze, bo przewaga jest bardzo, bardzo bezpieczna w połowie serii finałowej. 25 punktów Słoweńcy wyprzedzają Norwegów. My tracimy 8,3 punktu do Austrii. Jesteśmy na czwartym miejscu, grupa trzecia. W takiej kolejności będziemy oglądać zawodników poszczególnych 8 drużyn. Kobayashi przed Wellingerem. Tu Japończycy mają stratę rzędu 24 punktów. No, Welli skakał jednak dobrze tutaj w pierwszej serii, więc wydaje się, że Japonia raczej tej straty nie odrobi. No, a poza tym w ostatniej grupie jest jeszcze Karl Geiger i Daiki Ito. No i tutaj na papierze przewaga Niemca jest wyraźna. Rozpoczynają wszelako Szwajcarzy. Z wyższego rozbiegu, 14 belka startowa. Andreas Schuller, który w pierwszej serii miał 190 metrów, miało mu wówczas całkiem nieźle pod narty, a mimo to nie był w stanie dolecieć do metra 200. Może tym razem. No i nie, gorzej nawet. Gorzej nawet, ale Schuller jest pierwszym zawodnikiem, któremu zmierzono wiatr w plecy w tych zawodach. Nieduży, bo to rekompensata będzie rzędu 0,7 punktu.
No ale rzeczywiście przewaga była tych wiatrów tylnych. Przy progu podwiewa pod narty. Nad bólą zaczyna ten wiatr skręcać do bocznego, a w dolnej części ze skoku to już są podmuchy w plecy. No więc ważne, żeby nad tą bólą dobrą prędkość złapać, utrzymać dobrą wysokość i prędkość przelotową, no i starać się na tym dolecieć jak najdalej. No tak, żegna się już z nami Andreas Schuller. Do zobaczenia pewnie w letni Grand Prix, no bo jutro go w finale nie obejrzymy, chyba że gdzieś tam na leżakach razem z kolegami dopingujących innych zawodników. Teraz powinniśmy oglądać na belce startowej reprezentanta Finlandii, Kalle Häkkinen. No, pierwszy skok 170 metrów, no ale to wynik odrobinę tylko słabszy od jego rekordu życiowego, bo ten wynosi 172 metry. No ale tym razem jeszcze słabiej niż w pierwszej serii zaprezentował się 22-letni Fin. Odległość 158, no i drugi zawodnik, któremu dodano jeden punkt za minimalny wiatr wiejący z tyłu skoczni. Oceny podobne jak za pierwszy skok, 16 punktów od większości sędziów. No, nie rozpieszczają teraz warunki zawodników. Ta pogoda, która miała sprzyjać biciu rekordów świata w długości lotu, najwyraźniej już rzeczywiście się skończyła. No, mieli to wyliczone nieźle Słoweńcy, ale problem polega na tym, że nikt nie dostał szansy, żeby aż tak daleko polecieć. Kobayashi w pierwszej serii 234, wówczas mocny wiatr, 1,2 m prawie na sekundę pod narty. No teraz sytuacja zdecydowanie inna, ale dłuższy najazd. No i w związku z tym Kobayashi blisko 230 metra ląduje. Troszkę krótszy skok niż ten z pierwszej części rywalizacji, 228. Troszkę wzmogły się jednak podmuchy pod narty, czy może zmieniły się wektory, zmieniły się z kierunki tego ruchu powietrza. Troszkę bardziej to sprzyja zawodnikom teraz, więc 5,5 punktu będzie miał odjęte Japończyk od swojego wyniku. Oczywiście za podwyższony rozbieg w tej grupie zawodnicy mają odjęte 9 jako z urzędu na starcie. No ale te noty za styl, za pierwszy 183, za drugi 194, od najlepszych w dzisiejszym konkursie trochę jednak odstają. Andreas Wellinger teraz, no pierwszy występ Niemca bardzo dobry, 220,5 metra, choć to było dopiero szóste miejsce w tej grupie. Brawo! Też chyba 228-229 metrów uzyskuje 26-letni reprezentant Niemiec. 228 metrów, no, przy wietrze około 2,3 metra na sekundę, znowu bardziej pod narty, dlatego on będzie miał odjęte punkty. No ale za pierwszy skok miał minus 14, a teraz tylko minus 3,7. Więc nota za ten drugi skok będzie oczywiście dużo, dużo wyższa, tym bardziej, że dostał bardzo wysokie oceny za styl. 3,18,5 punktu, więc 56 za styl, a łączna nota prawie 197 punktów. Dobry występ Andreasa Wellingera. Bardzo dobry. Andreas świetnie potrafi wykorzystać swoją nadzwyczajną umiejętność rozpędzania się na progu. Ponownie był bardzo szybki, ponad 105 km na godzinę uzyskał reprezentant Niemiec. Kuba Wolny teraz. Świetny skok w pierwszej serii. To była trzecia nota w grupie, 233,5 metra wówczas. Dobrze, dobrze. Nie będzie 230, 220 parę, ale to były warunki słabsze niż te, które panowały podczas skoku Kobayashiego, chciałem powiedzieć, niż podczas skoku Wellingera też, ale błyskawicznie się zmienił się komunikat dotyczący pomiaru. 3,7 odjęte za wiatr, tak jak w przypadku Niemca. 221,5 metra polskiego zawodnika. Oceny od wszystkich sędziów po 18,5 punktu, a więc wyższe niż
w pierwszej części zmagań. No, odległość słabsza, ale myślę, że nota będzie zbliżona. Nawet wyższa niż zapewne. Nawet wyższa, 188,6. Polska oczywiście na czele, prawie 100 punktów przewagi nad Niemcami. No, pytanie, jak Fettner teraz się zaprezentuje. No tak, w pierwszej części rywalizacji Kuba miał o 5 punktów wyższą notę od reprezentanta Austrii. Pamiętamy, że przegrywamy 8 punktami z Austriakami. Popatrzmy na Manuela Fettnera. W pierwszym skoku 222 metry. Ależ niespokojnie, no ale poradził sobie doświadczony austriacki zawodnik. Wprawdzie lądował z pierwszego piętra, więc chyba za styl najwyższe noty nie będą, ale odległość dobra, 224,5 metra. Sędziowie nie obniżyli ocen za styl, wszyscy dali po 18 punktów, tak jak za pierwszy skok. Trochę mocniejszy wiatr pod narty, więc odejmą mu 4,9 punktu. No więc netto będzie wynik zbliżony do Jakuba, może ciut lepszy, bo jednak lądował o 3 metry dalej. Tak, to już będzie około 9 punktów. Tak, troszkę wyższa przewaga Austriaków nad Polską. Za chwilę zobaczymy, ile 9,2 punktów. No to trzecie miejsce troszeczkę nam ucieka. Może być tak, może być troszkę za daleko. Stefan Kraft w pierwszej serii miał najlepszy wynik w grupie. Teraz Forfang, który miał drugi rezultat w tej grupie, skoczył wówczas 226 metrów, no ale oni, Fettner, Forfang, zaiskakali z niższego rozbiegu niż dajmy na to Kuba. Teraz świetnie przyłożył. Za 230 metrem ląduje Johan Andre Forfang. 231,5 przy ocenach po 19 punktów. Bardzo dobry, bardzo solidny występ Norwega. No, walczą pięknie. Walczą pięknie, nie składają broni Norwegowie. Oni chcą tutaj wygrać, a nie zadowolić się miejscem drugim. No, problem polega na tym, że Słoweńcy też chyba chcą wygrać i to nawet nie wiem, czy nie bardziej, więc zaraz zobaczymy, jaki wynik będzie tej konfrontacji. Norwegowie prawie 34 punkty przewagi nad Austrią. No tak, ale sporo przegrywali do Słoweńców w połowie rywalizacji w serii finałowej, a teraz będzie skakał Timi Zajc, który w pierwszej części rywalizacji wygrał tę grupę, miał notę ponad 203-punktową, odległość 240,5 metra. By objąć prowadzenie drużynowe wystarczy, jak widzimy, 209 metrów, ale po nim można się spodziewać lotu na rozmiar skoczni, albo i dalej. Timi Zajc ciągle w powietrzu, ciągle frunie i frunie za 240 metr. No więc fenomenalna dyspozycja reprezentanta Słowenii. 240,5 w pierwszej serii, a teraz... Na razie nam się jeszcze wynik nie wyświetlił. No, rozbieżne oceny sędziów za ten skok. 241. 16,5, 18,5, 17,5, 18,5 to sędzia słoweński. To akurat aż taka wysoka ocena nie dziwi, ale 16,5 trochę za mało moim zdaniem. No to nie był aż tak źle wylądowany ten skok. No, wiatr minimalny, 0,1 metra na sekundę, oceny dużo niższe niż za pierwszy skok, ale łączna nota wyższa od tej pierwszej, bo wtedy było 203,8, a teraz jest 210,2 punktu. No, w cyklu Planica 7 na pewno Lindwik dzisiaj bardzo podgoni, więc muszą Słoweńcy się spinać tutaj, żeby zachować prowadzenie. Wprawdzie po pierwszej serii na czterech czołowych lokatach było czterech Słoweńców, no ale to nie powód, żeby odpuszczać. No i proszę popatrzeć, przewaga Słowenii nad Norwegią wynosi teraz 34 punkty przed ostatnią grupą. No to jest kolejny znakomity występ, choć trzeba powiedzieć, że Norwegowie dzisiaj czują się też rewelacyjnie. Fenomenalnie, no indywidualnie Lindvik mam wrażenie, że z dużą przewagą dzisiaj wygra. Polacy na czwartym miejscu, ponad 9 punktów straty do Austriaków. I dużo, i mało.
No dość dużo, biorąc pod uwagę, że w ostatniej grupie skacze Stefan, który miał najwyższą notę w tej grupie w pierwszym skoku, 202 punkty. Kamil, mimo że skoczył bardzo dobrze, miał jednak notę o 12 punktów niższą. No więc... No będzie ciężko, ale... Walczyć trzeba do końca. Walczyć trzeba do końca, zobaczymy jak ta walka się rozstrzygnie. Tutaj jeszcze raz skoki, lądowanie Zajca. No faktycznie troszkę już miękkawy momentami ten śnieg na zeskoku. No ale jeszcze jedna grupa nam została i trzeba będzie pewnie przygotować ten obieg do jutrzejszego finału. Tak, cztery konkursy drużynowe w tym sezonie, oczywiście na skoczniach dużych, bo na Mamucie nie było ani jednego. Trzy razy wygrywali Austriacy, raz Słoweńcy. Polska miejsca czwarte, piąte, szóste, siódme, czyli na podium nas nie było. Pozostajemy z tym wynikiem 30 miejsc na podium reprezentantów Polski w konkursach drużynowych do tej pory. No, Słoweńcy jeszcze mieli dwie wygrane w mixtach, bo no tak, dwa takie konkursy były rozegrane. Miejsce. Tak. No to rozpoczynamy ostatnią grupę. Rozpoczyna Simon Amann, bo Szwajcarzy są na ostatnim miejscu. Pierwszy bardzo dobry lot Simona, 217,5 metra. Teraz nadal 14 belka startowa i być może nawet jeszcze trochę dalej. Nie, pół metra bliżej wylądował szwajcarski mistrz. Jeszcze 17 metrów to wynik na 14 belka startowa, jak mówiliśmy. Za wiatr odjęte 5,2 punktu. No to pożegnanie Simona z tym sezonem, no bo jutro już w rywalizacji indywidualnej go nie zobaczymy, bo jest daleko poza 30 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No i nawet nieobecność kilku zawodników z tej 30 Szwajcarowi prawa występu nie da. Niko Kitosaho teraz. Prędkość na progu świetna. Jaka będzie odległość? No, też za 220 metrem ląduje. Do życiówki zabraknie sporo, bo to było 233 dotychczas. Teraz 10 metrów bliżej. No ale uśmiechnięty, jak widzimy, reprezentant Finlandii. No, powody do zadowolenia na pewno ma. I dobry pierwszy występ i bardzo dobry drugi, oceniony przez sędziów na 18, 18,5 punktu. Wiatr delikatny pod narty. 2,6 punktu z tego tytułu odjęte, a więc w tych warunkach taka odległość w takim stylu to jest dobry skok. Bardzo dobry skok. No i łączna nota 191 punktów. Świetny występ Niko Kitosaho. I w pierwszej, ale szczególnie w drugiej serii. No i oczywiście Finowie wygrywają wyraźnie ze Szwajcarami, skończą zawody na siódmym miejscu. No a tutaj widzieliśmy na dole japońskich skoczków, chyba przygotowujących jakiś transparent pożegnalny dla Daiki, to który tym skokiem zakończy swą długą, bogatą, obfitującą w sukcesy karierę. Daiki Ito, 36-letni Japończyk, w ostatnim oficjalnym skoku w karierze. 200 metrów, jakby mu zmierzono, to byłoby pięknie. Zmierzono 197,5, ale to jest o 5 metrów lepszy wynik niż ten z pierwszej serii. No i Daiki Ito, dziękujemy za piękną, długą karierę. Tak to właśnie na tym transparencie jest napisane. Przeczytałeś od razu? Oczywiście. No, brawa, brawa dla Daiki. Piękne, piękne pożegnanie. No, mówiliśmy wcześniej, że on już w Japonii miał coś na kształt swojego benefisu. Zawody, które się nazywały Puchar Ito. Wygrał zresztą. Mimo, że tam skakali też młodsi zawodnicy z reprezentacji B, powiedzmy. No, ale wrócił do Europy po to, żeby właśnie w Planicy, żeby w tym miejscu, przy tych kibicach, przy takiej pogodzie, w takiej scenerii pożegnać się ze sportem, któremu poświęcił więcej niż połowę życia. Tak, to rzeczywiście dobry pomysł, żeby w takim miejscu kończyć karierę, bo to jest piękne dla zawodnika, jak kilkanaście tysięcy ludzi bije mu brawo, fetuje i dziękuję za to, co przez tyle lat zrobił.
Podziękował, ładnie ukłonił się wszystkim reprezentant Japonii, no ale dokończmy jeszcze te zmagania. Pięciu zawodników pozostało, Karl Geiger, Niemcy na piątym miejscu. No dziś tracą ostatecznie szansę na zwycięstwo w Pucharze Narodów, co więcej tracą no, na pewno miejsce drugie. Czy nie stracą trzeciego? To jest zagadka, bo pytanie, jak to będzie wyglądało z Norwegami jeszcze. Tam te różnice wcale nie były takie duże. Teraz świetny skok Karla Geigera, 231 metrów. W pierwszej serii wylądował 2 metry bliżej. Oceny znowu niezłe, 18,5-19. I tylko 3,5 punktu odjęte za wiatr. No więc dzisiaj loty w wykonaniu Geigera naprawdę wysokiej marki. O tak, chyba będzie za ten skok ponad 200-punktowa nota. Albo w pobliżu, bo 9 punktów odjętych za belkę startową. 260 tracili Norwegowie. Ona 200-punktowa, 200 punktów i 70 nota Geigera za ten skok. No, dwa dobre, 229, 231. No i Kamil teraz, proszę Państwa. W pierwszej serii 227 metrów, czwarty wynik w grupie. Wczoraj mówił, że nie ma siły na drugi skok, nie ma siły na koncentrację przed tym drugim skokiem. Dziś chyba wykrzesał wszystkie możliwe siły, aby ten finałowy skok był też dobry w jego wykonaniu. 2 metry dalej ląduje niż za pierwszym razem, przy słabszym wietrze pod narty, ale z dłuższego najazdu na próg. Dostaje Kamil też dobre oceny od sędziów, 2,19, 3,18 i pół punktu. No więc brawo za dwa dobre loty Kamila dzisiaj. Metra zabrakło do melodyjki, no ale to były dobre występy Polaka. Dziękujemy Kamilowi za ten występ w drużynie, dziękujemy pozostałym naszym reprezentantom. No wygląda na to, że najlepszy wynik z tego sezonu wyrównany, czyli czwarta lokata. Dobrze to wyglądało w wykonaniu biało-czerwonych. No problem polega na tym, że trzy drużyny, prawdopodobnie trzy, były lepsze. No bo czy tak się stanie, no to będzie zależało od skoku Stefana Krafta. Żeby objąć prowadzenie, Austriacy potrzebują skoku na mniej więcej 220 metr. Wydaje się, że to jest w zupełności w zasięgu Krafta. Tak, tak, 240 było w jego zasięgu. Świetny lot Krafta. Także i on dzisiaj w cyklu Planica 7 zanotuje postęp. Na pewno mniejsza strata będzie do lidera. 241 metrów, brawo. Jakie oceny? 3 po 19,5, 2,19. Troszkę mocniejszy wiatr pod narty, pół metra na sekundę. No ale to nie był jakiś huragan, więc fenomenalny lot Stefana. Austria oczywiście powiększy 9-punktową przewagę nad Polską po tym znakomitym locie Stefana Krafta. No i będą mieli miejsce na podium Austriacy, więc trzy wygrane konkursy, a teraz też miejsce na podium. Dobry sezon, jeśli chodzi o rywalizację drużynową Austriaków. Ale czy wygrają Puchar Narodów? Pewności nie mam. Pewności nie mam, to jeszcze się okaże. Czy Niemcy będą na tym podium? Też jeszcze nie jest powiedziane, bo Norwegowie prawdopodobnie odrabiają dzisiaj do nich 150 punktów. Halvor wyszedł z założenia, że też sobie za 240 sieknie, a co? O, pierwszy miał 244, pamiętajmy. Teraz 242. 242. Oceny po 19, 8,5 odjęte za wiatr, no więc bardzo podobne składowe do tych, które przed chwilą zanotował Stefan Kraft. No, na pewno walny przyczynek, walny wkład miał do tego, że dzisiaj Norwegia tak dzielnie stawia opór potężnej drużynie słoweńskiej. No, no, Norwegowie w konkursach drużynowych, o których mówiliśmy, raz tylko byli na podium na trzecim stopniu w Bischofshofen. Więc to jest najlepszy drużynowy wynik w konkursach Pucharu Świata oczywiście. Brawo, brawo dla Graneruda. Dwa fenomenalne skoki. A ten drugi oceniony notą łączną 209,9 punktów. No, świetnie, świetnie skakał dziś Halvor Egner.
No i wszystko byłoby cudownie, gdyby nie to, że Słoweńcy mają czterech takich kozaków, z których żaden chyba bliżej niż 220 to chyba nie wylądował. Już sprawdzę, bo przez moment mi to umknęło, ale... Andrzej Laniczek. 222,5 w pierwszej serii. No tak, to był najkrótszy lot w pierwszej serii. To właśnie ten wynik Andrzeja Laniczka, który kończy dzisiejsze zawody po to, aby Słoweńcy cieszyli się z wygranej. No i z poprawienia swojego miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. I tak to się dzieje. Andrzej Laniczek, trochę problemów, podobnie jak Pero Preut po wylądowaniu, ale nawet jeśli sędziowie nieco obniżą noty, a nie obniżą, to wynik rewelacyjny. 237,5 metra skacze Andrzej. Że Laniczek otrzymuje oceny od wszystkich sędziów po 18,5 punktu. Prawdzie chyba najwięcej odjętych za wiatr, bo ponad 11. No ale oczywiście zwycięstwo Słoweńców przekonujące. Wiesz, po co on skakał ostatni? Bo ich by można ustawić właściwie w dowolnej kolejności, ale chodzi o to, że po wylądowaniu najbardziej ekspresyjnie pokazywał, jak bardzo się cieszy z tej wygranej i to idealnie pasuje na zakończenie takiego udanego dla gospodarzy konkursu. No świetnie, świetnie dzisiaj Słoweńcy, tak jak mówiłem, żaden nie wylądował przed 220 metrem. 8 skoków za 220, a większość zdecydowanie dalej. No fantastyczna sprawa. Rewelacyjnie dzisiaj latali Słoweńcy, no i wylatali to zwycięstwo. Drugie w sezonie, zwycięstwo, które oczywiście przesuwa ich w Pucharze Narodów na miejsce drugie. No i wywierają presję na Austriaków, nie wygrali z nimi o 50 punktów, wygrali o 100 dzisiaj. No więc do odrobienia jutro 100 parę dziesiąt. Jest to do zrobienia, no, chyba że tak będą latali Lindvik, Granerud, Kraft, wtedy o czołową czwórkę Słoweńców będzie trudniej. Słowenia wygrywa dzisiejszą rywalizację przed Norwegią, Austrią, Polską, potem Niemcy, Japonia, Finlandia, Szwajcaria. Kamil wyrównuje rekord Roberta Kranieca i ma też 211 lotów za 200 metr w karierze. A więc także dzisiaj Kamil przechodzi do historii, no a jutro będzie samodzielnym liderem zapewne tej klasyfikacji. Andrzej, no, widać, że sporo emocji go kosztował ten występ. Pan tak. Teraz jak długi, a koledzy patrzą, kiedy się podniesie. W klasyfikacji Pucharu Narodów Austria o 194 punkty wyprzedza Słowenię. No a na trzecim miejscu Niemcy tracą 355 punktów. Mają nieco ponad 100 punktów przewagi nad Norwegią. Chyba Norwegią już się nie da odrobić. No i hymn a cappella. Minicyklu Planica 7. Timi Zajc liderem. 8,8 punktów wyprzedza Pero Preuca. Stefan Kraft awansował na trzecie miejsce. Potem jest Żiga Jelar, Andrzej Laniczek. Szósty Mariusz Lindvik. Siódmy Handbolener Granerud. O jedno miejsce spadł Kamil, klasyfikowany na ósmym miejscu. No, szaleństwo. Szaleństwo, a to dopiero w pół do 12. Także tam się jeszcze sytuacja pewnie rozwinie dosyć barwnie. Dekoracja pewnie będzie też szalona, no bo zagrany zostanie ten hymn oficjalnie, więc jeszcze raz go odśpiewają kibice. No a to rezultaty. 24 punkty tylko straty Norwegów. Gdyby tak był Johansson w pełni sił, może byłoby jeszcze ciekawiej. No, ale go nie było, więc nie ma co gdybać tak, specjalnie. Myśmy stracili do Austrii 22 punkty. Nie tak dużo, biorąc pod uwagę przekrój całej zimy. Dobry występ Polaków. Tak, no więc dwa kraje wygrywały konkursy drużynowe Pucharu Świata w tym sezonie. Austriacy trzykrotnie, Słoweńcy dwukrotnie. Polsce ani razu nie udało się być w czołowej trójce. No i właściwie te dwa kraje podzieliły między siebie wszystko, co było do podzielenia, bo Słoweńcy jeszcze Mistrzostwo Świata w lotach, Austriacy Mistrzostwo Olimpijskie i Słoweńcy Mistrzostwo w miksach, na wszelki wypadek jeszcze, jakby ktoś tam chciał doliczać jeszcze i to.
tak, proszę Państwa, kończy się ostatni drużynowy konkurs, przedostatni w sezonie zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jutro rywalizacja indywidualna kończąca sezon, walka o dużą kryształową kulę, o małą kryształową kulę, o klasyfikację Pucharu Narodów i klasyfikację minicyklu Planica 7. Zapraszamy jutro na 10:00. Dziś dziękujemy za uwagę. Igor Błachut. Marek Rudziński, oddajemy głos do studia. Na wspólnotę.